Dzień jak co dzień wybraliśmy się na spacer nad Wisłokę. Idziemy tak zwaną aleją przez osiedle Kępa. Skręcamy przy Peberolu, by wąską ścieżką dotrzeć na plażę. Codziennie tę trasę pokonuje wielu mieszkańców, by popływać, odpocząć, posłuchać szumu wody. Niewielu jednak zauważa ruiny starego dworu. Tam, w zaroślach, w oddali, porośnięte bluszczem. Te liście skrywają niezwykłą historię, dzieje nieprzeciętnego rodu i awangardowej, nadzwyczajnej kobiety. Jej pasją były konie i samochody. Jako pierwsza kobieta w Dębicy zdobyła prawo jazdy i jako pierwsza w mieście posiadała auto. Brała udział w zawodach konnych i prowadziła biegi myśliwskie. Maria Balko, inżynier rolnik. Osoba o niezwykłej odwadze, sile ducha i wielkim sercu, niosąca nadzieję i ratunek w najtrudniejszych czasach dotkniętych wojną. Dawała schronienie Żydom, dostarczała jedzenie potrzebującym, pomagała partyzantom. Własnym samochodem dla Armii Krajowej woziła broń. Roman oraz Helena Balkowie kupili Podworski Park w Latoszynie. To klimatyczne miejsce w rozwidleniu dwóch rzek miało być ostoją dla nich i dwóch córek, Marii i jej siostry Zofii. Majątek nie przetrwał jednak wojennej zawieruchy. Rozgrabioną posiadłość doszczętnie zniszczył pożar. Po latach tułaczki Maria Balko wróciła do Dębicy z wielkim marzeniem, by odzyskać choć skrawek ziemi i stworzyć dom spokojnej jesieni. Zamieszkała w Dębicy na ulicy Cmentarnej, a z dawnej ojcowizny pozostały jedynie wspomnienia i tęsknota. Jak dobrze, że znalazł się ktoś, kto chciał ocalić od zapomnienia osobę pani Marii Balko. Jak dobrze, że zostałam zaproszona do tej rozmowy i mogę ubogacić swoją wiedzę o człowieku, którego znałam i coś może od siebie dorzucić. Maria Dąbrowska powiedziała: warunki są tylko warunkami, a człowiek jest aż człowiekiem. I właśnie, pani Maria Balko jest aż człowiekiem. Żyła w warunkach bardzo trudnych. Czy łatwo się przenieść z dworu do chałupy, można powiedzieć, i tam żyć i funkcjonować? Na pewno nie. Ale dla niej najważniejsze było to, że została na ziemi, tej ziemi, którą kochała, uprawiała. Znaliśmy ją w sąsiedztwie jako dziedziczkę i dziwiliśmy się, że ta dziedziczka uprawia ziemię, jeździ na koniu, jeździ z koniem, bo przytroczonym do furmanki, powozi, siedzi na koźle, ale jaki to był koźle, to była deska zwyczajna, a za plecami brony, jakieś tam worki ze żytem, czy z, i słoma, i siano, i pługi. To było nadzwyczajne. I właśnie dla mnie jej nadzwyczajność polega na zwyczajności. Widać było, że kochała to, co robiła. Wszyscy prawie znamy powieść Nocy i dnie. Barbara przygadywała mężowi, Bogu Miłowi, że tak pracuje na tej ziemi, jakby losy świata od tego zależały. Dla Danieckiego, dla Mioduskiej, a Bogu Mił powiedział: Daleniecki i Mioduska przeminą, a ziemia zostanie. I to jest taka bardzo ważna puenta. Ziemia zostaje i ona wymaga pracy. Pani Maria Balko pracowała na ziemi, bo ją kochała. Dziedziczka mieszkała w jednej izbie, skąd ją znam, bośmy chodzili po mleko. Miała do pomocy dziewczynę młodą, jej brata, ale to wszystko było mało, bo wymagało więcej rąk do pracy. Sprzedawała mleko. Zawsze czekało na klientów w puszkach pięknie umytych, wyborne mleko, zbiorne, miało dużo śmietany, można było obdzielić i kawusie
i zupki, co się tam chciało. To była osoba zrównoważona. Ona miała zasady i dla tych zasad robiła to, co robiła. Czy znaleźlibyśmy dużo takich osób, które potrafiły się tak przemienić z dziedzica w robotnika rolnego? I to z takim właśnie pożytkiem. To była wspaniała właśnie osoba. Ona mnie jakoś ceniła, polubiła. Nigdy mi niczego nie odmówiła, starała się. Ja jej. Także jestem teraz nieraz tak sobie myślę, jak ja to wszystko. Że ja chodziłam do pracy, dzieci dwoje małych. Ale ona pomogła mi nawet przy tych dzieciach. Miała telefon, zadzwoniła mi, co się dzieje w domu. Także ja ją... No nie jest do zapomnienia. Ona pomagała też tam do pustkowa, tam burzyły jedzenie, no ona znała języki. Tak. Niemiecki to Niemca tam coś tam powiedziała inaczej. Służyła ludziom, służyła. Służyła ludziom. Wykorzystywała swoje umiejętności, znajomości języków. Chciała po prostu to robić. Właśnie to. Chodzi mi o człowieka. To był człowiek wartościowy, który nikogo nie poniżał, nikogo, prawda, nikim nie gardził. Umiała znaleźć wspólny język. Z każdym umiała to. Z każdym umiała znaleźć wspólny język. Czy to było dziecko, myśmy były jeszcze dziewczyny takie. I chętnie wdawała się w rozmowy. A ją widziałam bardzo często, jak siedziała na tym wozie. I jechała. I jechała. Odkłoniła się, kiwnęła głową, uśmiechnęła się i jechała. A za nią i brony, i pługi, i wszystkie narzędzia rolnicze, i worki. Kto by powiedział, że to był człowiek tak wysoko szkolony? Przecież ona znała języki. Tak, tak. Ludziom tłumaczyła. Tak. Pisała listy. Dużo ludzi chodziło do niej, bo dawniej nie było tak tych tłumaczy jak teraz. Bardzo miło wspominam panią Marię, do której czasem zaglądałam do tego pokoju, gdzie był duży fortepian i pełno zdjęć na ścianach ulubionych koników. Malowanie. Bardzo lubiła porozmawiać, zagadnąć. Taka była bezpośrednia. Nie widać było tego dystansu. To nie była pani, która pogardzała ludźmi. Ona nikim nie gardziła. To było... Jej postawa jest budująca. Przypomina mi się temat pracy maturalnej z polskiego. Jak dziki zwierz przyszło do człowieka nieszczęście. Wsadziło weń groźne oczy i czeka. Czy człowiek zboczy? Pani Maria nie zboczyła. Ona miała wytyczony cel, kierunek i trzymała się, bo wyszła z domu polskiego, gdzie wartości takie jak Bóg, honor, ojczyzna były pierwszorzędne. Dla mnie to jest wzór. Dla mnie to jest człowiek godny szacunku, uznania.